przez 359 przez 18 Rady Miejskiej w Rabce z 26 września 2018 w sprawie określenia wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub dziecięcy, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Rabka Zdrój. Na podstawie artykułu i tak dalej Rada Miasta w Rabce Zdrój uchwala, co następuje. Załączniku nr 1 do uchwały paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy Rabka Zdrój dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie gminy Rabka Zdrój na dziecko zamieszkujące na terenie gminy Rabka Zdrój objęte opieką wysokości 175 zł miesięcznie. Ja czytam to, co wstępnie zaopiniowała Komisja Budżetowa. 2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy Rabka Zdrój dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie gminy Rabka Zdrój na dziecko zamieszkujące na terenie gminy Rabka Zdrój objęte opieką wysokości 87,50 miesięcznie. 3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy Rabka Zdrój dla podmiotów zatrudniających dziecięcego na terenie gminy Rabka Zdrój na dziecko zamieszkujące na terenie gminy Rabka Zdrój objęte opieką wysokości 75 zł miesięcznie. Pozostałe przepisy przedmiotowej uchwały pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia dzienniku urzędowym województwa morskiego, obowiązujące od 1 stycznia 2001 roku. Proszę Państwa, wiem, że jest to kontrowersyjna ustawa, uchwała. W związku z tym odczytam uzasadnienie. Proszę Pana, nie udzieliłem Panu głosu. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Na podstawie, na uzasadnienie kierownika wydziału. Na podstawie artykułu 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2000 podmioty mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy na dzieci objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym przez dzienny opiekun. W chwili obecnej na dziecko przyznawano 350 zł. Dla podmiotu prowadzącego działalność klubu dziecięcego 175 i dla podmiotu zatrudniającego opiekuna 150. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, które są dotowane z budżetu gminy miasta Rabka Zdrój. W związku z koniecznością zmniejszenia gminnych wydatków niezbędne jest obniżenie kwoty dotychczas obowiązującej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub dziecięcy klub lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Rabka Zdrój minimum o połowę. Burmistrz Rabki Zdrój chciałby ustalić kwoty na wyżej wymienione cel w porozumieniu Radą Miejską w Rabce Zdroju, dlatego nie zostały one określone w projekcie uchwały, lecz te kwoty naniesione wcześniej, co czytałem, były proponowane przez radnych na Komisji Budżetowej. W związku z tym, że przed rozpoczęciem sesji przylnęło pismo od pana Piotra, który pisemnie prosi o możliwość zabrania głosu w wyżej wymienionej sprawie i wpłynęło pismo przekazane przez pana wiceprzewodniczącego do Rady. W związku z tym może udzielimy głosu najpierw panu Piotrowi, bo był pierwszy. Ale zanim jeszcze się wypowie pan Piotr, chciałbym usłyszeć pytania jeszcze od państwa radnych. Proszę bardzo, w takim razie pan radny ma pierwszeństwo. Ja może pierw odczytam pismo od pana, który mi dał, zezwolił mi na udzielenie swoich danych. Pan pozwolę sobie. Do Rady Miasta Rabki Zdrój. Wielce Szanowna Rado, już od jakiegoś czasu zbierałem się, aby napisać do Państwa to pismo, a informacja o tym, że będziecie procedować nad obniżeniem dotacji do niepublicznych żłobków działających na terenie naszej gminy,
tylko mnie zmotywowała, żeby skierować te słowa do Was ku głębszej refleksji. Z wielką nadzieją w listopadzie 2018 roku ja i wielu mieszkańców gminy patrzyło na zmiany, jakie nastąpiły w naszym samorządzie. Była to nadzieja, że wreszcie przedstawiciele mieszkańców wybrani w demokratycznych wyborach będą wsłuchiwać się w ich głos, a wszystkie trudne i niepopularne decyzje, jakie przyjmie podejmować Radzie, będą wcześniej szeroko konsultowane ze społeczeństwem gminy, by znajdować dobre, mądre rozwiązania problemów. O Santa Simpleticas. To były tylko naiwne wyobrażania. Dzisiaj, gdy się rozmawia z wyborcami, czują się po prostu zawiedzeni i rozczarowani. Drodzy Państwo, działania, jakie prowadzicie od początku kadencji na terenie naszej gminy, nie są nastawione na wspieranie rodzin mieszkających w niej. Miała być dobra zmiana, a widać marazm i stagnację. I nie chodzi tu o inwestycje, jakie być może się tworzą i zasypiecie mnie Państwo informacjami o odzyskiwanych środkach na remonty czy budowę nowej drogi, miasteczka wodnego i tym podobnie. Większość jednak z tych inwestycji jest tworzonych tylko i wyłącznie na potrzeby przyjeżdżających do Rabki tak zwanych niedzielnych turystów. Czas pomyśleć o inwestycjach dla wszystkich ludzi tutaj mieszkających, a nie tylko w wąskiej grupie biznesmenów, którzy na tych turystach zarabiają. Przede wszystkim chodzi o wsparcie rodzin posiadających dzieci, którzy są nie tylko przyszłością narodu, ale przede wszystkim małej ojczyzny, gminy, w której żyją lub będą żyć w przyszłości z nadzieją rozwoju. Gmina powinna mieć programy i nie tylko te rządowe, które musi realizować, ale własne, wychodzące naprzeciw rodzinom. Tymczasem nie ma nic do zaoferowania, niestety. Dobrym przykładem może tu się stać polityka wobec żłobków. W Rabce funkcjonuje ich 3 i z tego, co się orientuję, jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Prawda, że prowadzą je osoby fizyczne, no ale drodzy Państwo, nikt nie zabrania gminie, aby pomyślała o żłobku samorządowym, którego zresztą funkcjonowanie byłoby dla gminy o wiele droższe niż obecne dopłaty do tych prywatnych. A może się mylę? Czy członkowie Rady zrobili odpowiednią analizę finansową w tym zakresie? Na co przeznaczycie pieniądze, obcinając dotacje do żłobków? Dlaczego chcecie wykluczyć tych najmniejszych ze zorganizowanego i nowoczesnego systemu opieki? Jako mieszkaniec, a zarazem rodzic, nie chcę, żeby miasto zaciągnęło kredyt na kolejną wątpliwą inwestycję. Mam życzenie, aby miasto zrobiło wreszcie coś dla wspomożenia rodzin wielodzietnych ich codziennym funkcjonowaniu, ulżyć w opłatach za śmieci, dopłacić do posiłku w przedszkolu, w szkole zagwarantować tanią opiekę w żłobku, umożliwić dostęp do dóbr kulturalnych i rekreacyjnych, tak jak robi to wiele gmin w Polsce. I nie myślę tu o pomocy dla osób niepracujących, ale tych, którzy uczciwie pracują i odprowadzają podatki, które w różny sposób zasilają również budżet gminy. Parę tygodni temu przetoczyła się dyskusja odnośnie basenu nad Poniczanką. Tak się zastanawiam, jaki będzie krok w tej sprawie. Kolejna sprzedaż albo dzierżawa za tak zwane psie pieniądze jakiemuś biznesmenowi, który będzie skuczał, że to jest ruina, że trzeba wziąć dużo pieniędzy zainwestować. Potem w tak atrakcyjnym miejscu zrobi ekskluzywny basen, może spa z hotelem, nabijając własną kieszeń. Będzie narzucał takie ceny wstępu, że zwykłego mieszkańca i jego rodzinę nie będzie na to stać. Podejście do potrzeb rodzin, drodzy Państwo, prezentujecie też, jeśli chodzi o dbałość o infrastrukturę rekreacyjną, bądź co bądź w miejscu, z którego nie tylko korzystają mieszkańcy, ale rodziny przyjeżdżające z całej Polski. Zepsuta karuzela, która od wiosny czeka na naprawę, drabinka zabezpieczona folią ochronną na dużym placu zabaw, urwana głowa od bujającego się sprężynowej zabawki na małym placu zabaw w parku. Do tego jest sprzątane śmieci. Czy to mają być symbole nowej kadencji? Nie sztuka jest wydać grube pieniądze na kolejne inwestycje. Trzeba również o nie dbać, remontować i konserwować. Czy kolejny milionowy projekt będzie tak samo wyglądał za parę lat?
Trzeba zadać sobie pytanie, quo vadis rabko, i podjąć dyskusję z mieszkańcami, czego oczekują tak naprawdę od władz. Państwa, ja też tutaj od siebie dodam, ponieważ też było odebrane właśnie karta dużej rodziny na śmieci i tak dalej, dopłaty. Proszę Państwa, tych rodzin wielodzietnych też jest wiele. Sam mam tak samo dzieci, wiem ile to wszystko kosztuje, proszę Państwa, więc kwestia oszczędności, o których tu mówimy, no to jest raczej kropla w morzu. Trzeba poszukać gdzie indziej. Gdzie? Ja, proszę Państwa, powiem gdzie, proszę Państwa. Przede wszystkim robiliśmy tu z radnymi spotkanie na samym początku kadencji o inwestycje w park, w plac wodny. Mówiliśmy dobrze, że nasz budżet po prostu jest za słaby na takie inwestycje. Podkreślałem to niejednokrotnie, że trzeba się zastanowić nad tym wszystkim. Inwestujemy w rzeczy, które naprawdę później nam ciężko będzie tutaj utrzymać, proszę Państwa. Mówienie, że będzie lodowisko na placu zabaw, to nie jest takie proste zrobić lodowisko i przyciągniemy tutaj jakichś turystów. Tu też chodzi o przyszłe nasze dzieci. Proszę Państwa, ja powiem tak, ktoś może powiedzieć, bo sobie rodzice do prywatnych żłobków czy przedszkoli dają dzieci i tak dalej. To nie o to chodzi. Jeżeli coś jest uchwalone i było uchwalone, nie powinno się tego zabierać. To jest pierwsza rzecz, proszę Państwa. Ja jestem za tym, żeby to utrzymać. A szukanie oszczędności. Proszę Państwa, powiem tak, jeżeli przeanalizujemy sobie wydatki w MOK-u, tam się dużo pieniędzy znajduje. Państwa, samych biletów, ile mamy dochodu tutaj, prawda? Gdzie te pieniądze są? My cały czas wkładamy pieniądze w MOK, prawda? I nie tylko zresztą, ale proszę Państwa, ja tu zadawałem właśnie pytanie na jednej z komisji, prawda? Ile tych pieniędzy w MOK idzie? Tam są też pieniądze. Też są oszczędności, proszę Państwa. Wszędzie można znaleźć oszczędności, tylko my nie jesteśmy tutaj ludźmi od finansów, żeby cyferkami tutaj, prawda, władać i tak dalej. Są od tego pracownicy, można zaoszczędzić tu czy tam, proszę Państwa. No takie jest moje zdanie. Puściliśmy się naprawdę w ten plac wodny, dotujemy mało. Przecież dotujemy prywatną szkołę, też świętokradzimy. Tracimy czy niech pan nie osoba. Nie tracimy, nic nie tracimy. Proszę Państwa, mówiąc, żebyśmy dotację stracili i tak dalej. Oczywiście. Tą dotację można było pozyskać na przykład na tory sameczkowe, nie na śmieci. Proszę Państwa, na ścieżki rowerowe. Przepraszam bardzo, nie ma się teraz podśmiewać, bo w zimie nie mamy żadnych atrakcji na zimę. Ja mówię, to jest święta prawda. Nie, tylko to była dotacja celowa. Czy wy panowie rozumiecie, co to jest dotacja celowa? Z której nie musieliśmy korzystać. Przepraszam, mogę coś wyjaśnić? Z której nie musieliśmy wcale korzystać. Tak. I stracić te 3 miliony. Nie, tracę, jeżeli bym w coś wszedł i nie wykorzystał, proszę Państwa. A wchodzić w coś, gdzie nie mamy pieniędzy. Zobaczycie, tak jak powiedziałem, na początku kadencji braki pieniędzy na śmieci, trzeba coś z tym robić. Nic nie było robione. Proszę Państwa, powiedziałem tak, z placem wodnym będzie to samo. Nie utrzymamy. Nie są naprawiane tak, tutaj ten pan zaznaczył. Widzimy sami, chodzę tak samo po parku, proszę Państwa, zaniedbane wszystko jest. Czy to tak ma wyglądać? Nie, proszę Państwa. Ale mnie nie interesuje, kto tam jest. To jest od ponad roku, proszę Państwa. Ale to nie, proszę Państwa, nie o to chodzi. Skupmy się teraz na żłobku, bo tutaj są rodzice i tak dalej. Ja uważam tak. Już dobrześmy tutaj zabrali dzieciom i rodzicom, w związku z tym uważam, że niech to przynajmniej zostanie. Proszę Państwa, niech to przynajmniej zostanie. Ja do tego ręki na pewno już nie będę też dokładał. Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo, kto? Pan, który zapisał się do głosu. Proszę bardzo. Mam przyjemność wystąpić w imieniu trzech żłobków, które są w Białce oraz rodziców, którzy są z nami w tej sali, ale również tych rodziców, którzy po prostu mieszkają w Białce i uczestniczą w życiu. Proszę Państwa, przekazaliśmy Państwu właśnie w tym momencie petycję mieszkańców i rodziców, pod którą podpisało się ponad 1000 osób. 5 dni, proszę Państwa, podpisało się ponad 1000 osób pod petycją o odrzucenie tego projektu uchwały.
czyli o zagłosowanie na nie. Możecie to Państwo zderzyć też z głosami, jakie są oddawane, ilu z Państwa wyborców tą petycję podpisało. I myślę, że to powinno też może ułatwić rozwiązanie tej sprawy. Tutaj Pan Radny nawiązywał do kwestii oszczędności. Myślę, że warto powiedzieć, jakie mamy twarde dane, jeżeli chodzi o kwestię dotacji w żłobkach. Dotacje w żłobkach, proszę Państwa, od kilku lat gmina dotuje żłobki. Zaczynaliśmy od około 20 tysięcy złotych. Taka kwota padła ze strony urzędu na komisji budżetu, która odbyła się dwa dni temu. Na chwilę obecną jest to kwota 330 tysięcy. Można powiedzieć, wzrost jest niesamowity, trzeba szukać oszczędności. Proszę Państwa, nie. Wiecie, co oznacza to 330 tysięcy? To oznacza każde dziecko z tych osób, które tutaj siedzą. Za tymi pieniędzmi jest dziecko, które uczestniczy w edukacji żłobkowej. Edukacja żłobkowa, proszę Państwa, w tym momencie to już nie jest przechowanie, jak to było 20-30 lat temu, tylko to jest ciężka praca z dziećmi, ich rozwój i przygotowanie do edukacji przedszkolnej, co myślę, że rodzice są w stanie potwierdzić. Tak naprawdę bez względu na to, do którego żłobka dzieci chodzą, każdy z tych trzech żłobków, które Państwo macie na terenie gminy, reprezentuje bardzo wysoki poziom. Ale jaki mamy na to dowód? To, że dzieci z ościennych gmin chcą tą edukację pobierać w Państwa żłobkach, na Państwa terenie, a nie u siebie. Proszę Państwa, zacząłem na temat liczb. Mówimy tutaj o kwocie 330 tysięcy, bardzo dużo, natomiast myślę, że zdają sobie Państwo sprawę, tak samo jak Pan Burmistrz czy Pani Skarbnik, że to są 4 promile Państwa budżetu. 4 promile. Też zapewne Pani czy Pan Burmistrz, Panie Burmistrz, zdajecie sobie Państwo sprawę, że kwoty, o których rozmawiamy, generują się w ciągu roku z różnego rodzaju nawet oszczędności. Że kwota 150 tysięcy w stosunku do 70-milionowego budżetu jest de facto kwotą pomijalną. I doskonale jako praktycy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę. Proszę Państwa, ktoś wpadł na pomysł, żeby uczyć dotację celową. Co za tym pójdzie? Proszę Państwa, najbogatszy stać na nianie. Natomiast osoby przeciętnie zarabiające nie będzie stać na to, żeby po obcięciu programu Maluch przez rząd, po obcięciu tego dofinansowania i wzroście płacy minimalnej, żeby posłać dziecko do żłobka. Ponieważ z opłat, które w tym momencie oscylują w granicach 500 zł, ta opłata zostanie podniesiona co najmniej o 300-400 zł. Możemy sobie wyobrazić, jaki to jest cios dla rodziców. Dodatkowo dowiedzą się o tym, dowiadują się tak naprawdę o tym na miesiąc przed wprowadzeniem tej zmiany. Nie ma możliwości przygotowania się na tą zmianę, nie ma możliwości zastanowienia się, jak skąd mam nawet te pieniądze pozyskać. Proszę Państwa, co to generuje? Zastanówmy się nad skutkami. Mamy 150 tysięcy oszczędności, super. To teraz pytanie do Państwa zarządzających gminą, do Państwa radnych. Ile Państwo przeznaczycie na pomoc społeczną, na zasiłki, które osoby, które zrezygnują ze żłobka i automatycznie będą musiały zrezygnować z pracy, zasiłki, po które się zgłoszą? Ponieważ jeżeli kogoś nie będzie stać na żłobek, to nie będzie również w stanie podjąć pracy. Nie będzie miał możliwości, żeby pracować. Automatycznie spadają nam dochody z PIT-u. My, jako właściciele żłobków, musimy zwolnić kadrę, a Państwo, żeby uzupełnić budżet, jako osoby bezrobotne, zgłoszą się po zasiłki. Prosty rachunek. Proszę Państwa, tutaj już Pan Radny powiedział, a propos gminnego żłobka. A Państwo gminnego żłobka nie prowadzicie, nie macie takiego obowiązku. Podjęły się tego trzy osoby, które założyły ten biznes. Chociaż ciężko tutaj powiedzieć o biznesie, bo raczej by należało powiedzieć, że to jest działalność non-profit. Natomiast podjęły się tego i wykonują to w najlepszym możliwym zakresie, co czym się zresztą chwalimy. Na każdym z trzech profilów żłobka można zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia. Proszę Państwa, żeby też nie przedłużać. Wstrzymanie się od głosu przy tej uchwale to jest, proszę Państwa, głos za. Za obcięciem, za skazaniem dzieciaków na to, żeby musiały siedzieć w domu, żeby się nie rozwijały, żeby ich rozwój był zdecydowanie gorszy niż chociażby dzieci z ościennych cuch. Głos za tą uchwałą, wstrzymanie się, tak jak powiedziałem. Głos przeciw to jest głos za tymi rodzicami, za tymi tysiącami osób, które podpisały tę petycję.
ale nie przedłużając. Panie Piotrze, czas, 5 minut na to. Bardzo dziękuję za przedłużenie. Natomiast nie możecie Państwo. Mogliście złożyć wcześniej pytanie. Proszę Państwa, jeszcze tylko jedno. Pamiętajcie, że obradujecie w sali, gdzie mamy sztandar Miasto Dzieci Świata. To naprawdę są te wiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystko się pięknie mówi, jeśli się jest z drugiej strony bariery. A teraz poprosimy z drugiej strony panią skarbnik, niech przedstawi swoje problemy. Proszę panią, ja jestem od tego, żeby dać temu głos lub tamtemu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. W projekcie budżetu, który radni już otrzymali, który był złożony do 15 listopada w Radzie, zaplanowana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobek w wysokości 180 tysięcy 600 zł. Myślę, że już radni też troszeczkę przeglądali projekt budżetu. Wiemy, jakie kwoty mamy w danym dziale w budżecie, więc będzie mi się troszeczkę może lepiej mówiło. Dotacja została zaplanowana na 86 dzieci, bo tyle na dzień dzisiejszy mamy dzieci w żłobku. Została zaplanowana w wysokości 175 zł na dziecko. Nie jest tak, że gmina nie patrzy na młodych rodziców. Gmina nie zabrała całego dofinansowania 350 zł. Gmina ograniczyła tylko 50%. Proszę tak. Bo teraz powiem, z czym to jest związane. Gmina nie ograniczałaby tej dopłaty, jeżeli by miała dochody z budżetu od państwa w takiej wysokości, jakie miała do tej pory. Ale zmiany ustawowe, które są wprowadzone w rządzie, zmiana skali podatkowej z 18 na 17%, zerowy podatek PIT dla rodziców do 26 roku życia, czyli rodzic, który jest do 26 roku życia, nie płaci żadnego podatku PIT, więc żaden dochód do gminy nie przychodzi. Ale mówię ogólnie. Ale przepraszam, ja tam nie przeszkadzałam, jeżeli tu ktoś mówił. Proszę Państwa. Pani dobrze, że teraz wie, to jest później. Nie tak, po 20 lat temu. Proszę Państwa, pani księgowa mówi o tym, że jest decyzją Rady Ministrów do 26 roku zwolnienie. Pan nie ma głosu teraz, proszę pani. Nie ma pan nic do gadania, proszę pana. Niewystarczająca subwencja oświatowa, która wpływa do gminy. Niewystarczająca subwencja oświatowa. Bardzo pana proszę o kultury troszeczkę. Bardzo pana proszę. Przepraszam. Proszę. Nie będę przeszkadzał panu. Bardzo. Zatem się zgłoszę i zawsze zajmę miejsce. Tak, o to chodzi. Proszę bardzo, pani księgowa. Subwencja oświatowa, którą dostajemy z budżetu państwa, nie pokrywa nawet wynagrodzeń w oświacie. Może powiem Państwu, jakie dopłaty są z budżetu państwa i jakie z naszego budżetu gminy i ile dopłacamy do oświaty, jak to rośnie w stosunku rocznym. W roku 2017 gmina dopłacała tylko 4 400 000. W 2018 gmina dopłaca 6 200 000. W 2019 jest to już kwota 8 milionów złotych. Tyle gmina musi znaleźć w budżecie swoim, żeby na obowiązkowe zadania wystarczyły w oświacie. To wszystko wpływa na to, że planując projekt budżetu, bo to jest dopiero projekt budżetu, to nie jest jeszcze uchwalony budżet, to jest zaplanowana kwota w projekcie budżetu. Chcąc zbilansować budżet, trzeba było zacząć ograniczać wydatki bieżące, żeby spełnić warunek, wskaźnik ustawy o finansach publicznych 243. Powiem Państwu jeszcze tak. Jeżeli w 2014 roku, kiedy Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłacie w żłobkach, był to jeden żłobek. W grudniu zaczęły funkcjonować wtedy dwa żłobki. Było to 15 dzieci. Te od 2017 funkcjonują trzy żłobki. Na dzień dzisiejszy mamy 86, ale to jest na dzień dzisiejszy. Maksymalnie ilość miejsc w żłobku może wynosić 140. Dotacje dajemy tak, że osoba, która prowadzi żłobek, do 5 danego miesiąca daje liczbę dzieci. Na jaką liczbę mamy dotować te dzieci? Więc ta kwota i ta ilość dzieci jeszcze w ciągu roku może wzrosnąć. Chciałam powiedzieć też,
Bo to już widzieliście Państwo w projekcie budżetu na 2020, że gmina ma zaplanowane zadłużenie prawie 27 milionów. Spłata rat kredytów w 2020 roku zaplanowana jest w wysokości 4 280 388 zł. Wtedy, jeżeli były jeszcze dopłaty, nie było żadnych dopłat z państwa. Wtedy gmina może się decydować na te dopłaty w żłobkach, ale w wielu gminach nie ma żadnej dopłaty. Gmina nie dopłaca nic z budżetu swojej gminy. Dlatego to nie jest przesądzone, to jest propozycja w projekcie. Ale jeżeli, szanowni radni, uważacie, że zasadnym jest, żeby dopłata wynosiła dalej 350 zł na dziecko, proszę o wskazanie, w którym dziale w budżecie zetniemy wydatki, a zwiększymy dopłatę, zwiększymy dotacje dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobek. Może wystarczy, bo na koniec... Momencik jeszcze. Ja chciałem tylko dodać, bo tam pan zakwestionował te 26 lat i tak dalej. Miałem to, te 26 lat minus ten 1% z 19 na 18 spowodowało to, że w tym roku, pani skarbnik powinna to powiedzieć, nie otrzymamy z tego tytułu 2 miliony prawie 500 tysięcy. W 2020 roku. Nie otrzymamy tych pieniędzy, nie mamy ich. Dalej. W tym roku, w 2020, będziemy musieli zapłacić 8 przeszło milionów do naszej oświaty, żeby... Do zadania, do pieniądze, a nam kto da, jak ja nie będę mogła pracować... Chwileczkę, proszę panią, a czy pan premier, czy rząd, obcinając malucha plus, nie zrzuca od ciężaru na radę? Na samorządy, a czy samorządy mają napad na bank zrobić i zrabować pieniądze i zamknąć budżet? My przecież i sama pani wie, jak gospodarstwo domowe wygląda. Jak nie mam w kieszeni, to nie idę do sklepu. I na tym się zamyka sprawa. No ja, musi pani iść, bo jej całe życie pracuje. Dobra, ja nie wnikam w dyskusję. Macie, proszę bardzo, państwo nie macie już prawa głosu. Ale panie przewodniczący, nie, nie ma głosem, nie ma głosem. Proszę bardzo, pani radna Koper ma głos. Nie ma głosem. Z szacunku do mieszkańców, którzy przyszli na sesję, nie ma. Myślę, że powinien pan udzielić... Proszę, można było zmienić statut, no tam byłoby, że ludzie będą mogli zabierać głos, jeżeli wprowadzimy to w stary... Panie przewodniczący, ma pan 1000 mieszkańców na biurku. Dziękuję panu uprzejmie bardzo, ładny pan wygłosił przemówienie, panie Piotrze, ale teraz nie ma pan prawa zgodnie ze statutem. Pani Koper ma głos. Ja bym chciała jeszcze usłyszeć, co mają do powiedzenia, ale chcę w związku z tym głos, który mi pan chciałam przekazać dla pani, może czy dla pana, proszę uprzejmie. Nie wiem, zapytam prawników, czy może radna przekazać swój głos. Mogę swój głos przekazać. Gdzie jest napisane, że nie mogę tego zrobić? Może to ja w imieniu pani radnej, bo znam, że pani udzielam pełnomocnictwa do wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Pani proszę państwa, nie róbmy sobie. Nie róbmy sobie. Nie, to wypowiedzi. Nie, ale to tak powiem. Nie, nie ma przecież. Ale to może nie głosić. Pani Ola, pani pani. Doskonale pan wie, bo w tym pokoju pani inne pani robi. Nie wiem, czy się zgodzi pan przewodniczący, ale ja nie zgadzam. Przepraszam. Ja proszę o 5 minut przerwy. Ale mogę jeszcze, zanim będzie przerwa? Przepraszam, mogę? Proszę. Proszę państwa, w takiej sytuacji, jak teraz zaistniała, tak to wszystko tutaj słucham i patrzę. Stosowne by było jednak udzielić głosu mieszkańcom, pomimo tego, że statut nie pozwala. Ja złożyłem, przepraszam proszę o spokój. Ja uważam, ponieważ jest to uchwała, która dotyczy tutaj tych mieszkańców i finansowo, proszę państwa, ja uważam, drodzy radni, żeby jednak skłonić się do tego, że tutaj w takich okolicznościach wyjątkowych udzielić tego głosu. Pani Marla, to jest przepisowy. Tak, to jeżeli jestem przepisowy, to zadam jedno pytanie. Złożyłem wniosek o to, żeby głosować, czy mieszkańcy mogą zabrać głos, czy nie. Gdzie on jest? Pytam się, gdzie? Do tej pory go jeszcze nie było. Przepraszam bardzo, formalnie... statut nie jest skończony. Dobrze, ale ja podkreślałem najważniejsze rzeczy. Głos dla mieszkańców, tak?
zwoływanie sesji, tak? Dostarczania dokumentów, tak? Przepraszam, właśnie. Ja w tym momencie, jako radny, jako rodzic, jako mieszkaniec, proszę o udzielenie głosu, bo to jest sytuacja. Jest to sytuacja, zaczyna robić. Dobra, przed ogłoszeniem przerwy jeszcze pan burmistrz ma głos. Proszę. Naprawdę to jest nieładne. Momencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ale nie sam sobie zaprzeczam, bo to jest. Ale cicho. Mówi pan burmistrz? Podajmy. Szanowni państwo, ja wczoraj rozmawiałem jeszcze z przedstawicielami przedszkoli i też przedstawiali swoje argumenty, mówili swoje za i przeciw i jest tam dużo argumentów, co się mówi, rozsądnych, jak najbardziej. Natomiast tak jak też rozmawiając właśnie, mówiliśmy o tym, że jest kwestia wskazania ewentualnie z czego te pieniądze. Jeżeli wy jako radni wskażecie takie pieniądze, no to autopoprawkę. To robimy autopoprawkę i zmieniamy. Panie radny, ja powiem tak. Pewna propozycja budżetu została przedstawiona. Państwo żeście ode mnie też oczekiwali, że my ten budżet zbilansujemy. Więc próbowaliśmy to złożyć w całość. Każdy z państwa ten budżet dostał i ma. Więc wiecie, co jest w tym budżecie. Jeżeli zaproponujecie zmianę, jeżeli chcecie tą zmianę wprowadzić, proszę wskazać gdzie i co. No i dyskutujemy wtedy o tym. Ale na pewno będziemy dopiero pracować nad tym budżetem. My będziemy dopiero zastanawiać. Pani radna, ale każdy budżet ma już przynajmniej półtora tygodnia. No szkoda, ale my mamy na 20 rok, dopiero jeszcze siedzimy na budżetem. Dopiero dostaliśmy, że tak powiem, propozycję. No tak, ale rozmawialiście państwo tak samo, podejrzewam, z rodzicami, więc też mieliście świadomość tego, że chcą, żebyśmy ten budżet. Spokojnie, powoli, pan Burzyński nie skończył. Żebyśmy tą propozycję budżetu przedstawili inaczej, no więc wtedy, tak jak mówię, no trzeba w tym momencie wskazać ewentualnie, no to co zmieniamy i wskażcie państwo coś, komu zabieramy. Mogę? Nie, proszę bardzo. Dobra, już się przepraszam, mogę? Jako radny proszę o głos. Składam formalny wniosek o przegłosowanie propozycji, aby udzielić mieszkańcowi w tej sytuacji głosu. Kto jest za? Mam prawo złożyć wniosek. Ja pytam, przepraszam bardzo, pytam prawnika, który ma stać tak samo na straży statutu jak ja. Proszę bardzo. Czy ma pan prawo, przewodniczący, wiceprzewodniczący, oddać głos, że mają prawo zabierać głos ludzie po prostu mieszkańcy? W danej uchwale. Zgodnie z ustawą. Jeszcze odnosząc się do kwestii zapisów naszego statutu, który dotyczy zabierania głosu na sesji, to w sposób całościowy i kompletny reguluje to artykuł 29 naszego statutu, który wprost wskazuje, że aby osoby nie będące radnymi mogły zabierać głos na sesji, winny zgłosić się w zakresie wniosek, tak jak to jeden z panów złożył. Tak, nie przewiduje jakichkolwiek wyjątków od tej zasady, w związku z czym nie przewiduje stanów jakichkolwiek wyjątków od tej zasady, nie mamy podstaw do tego, aby tego typu odstęp w niniejszej sprawie wprowadzić. Jeżeli tak byśmy zrobili, to de facto takie działanie i taki przebieg sesji byłby niezgodny ze statutem. Ale pani mecenas, wiemy, że w statucie jest zapisane, że jak się nie zapiszą na możemy raz chociaż zrobić to dla nich, jak przyszli, poświęcili czasu i można nagiąć albo przegłosować, możemy zabrać sobie. Ja wiem, co jest w statucie napisane. Szanowny panie, no odnoszę się do tego, co wymaga statutu, tak? Oczywiście. Czy pani rozumie, ja muszę chwilę zabrać. Pani mecenas, czy jeżeli ja dostałam od pana przewodniczącego, mogę tu przekazać, na przykład komisji pani w mojej ocenie nie ma takiej możliwości, dlatego że prawo do zabrania głosu przysługujące radnemu jest jego prawem osobistym. Tak, ale ja prawo ceduję na kogoś, go wskazuję. To tak jakby ktoś za mnie się wypowiedział w tym momencie, nie wiem, tak? Nasz system prawny nie uwzględnia możliwości działania radnego przez pełnomocnika, tak? W związku z czym w mojej ocenie takiej możliwości nie ma. Nie będzie on zgodny ani ze statutem, ani z przepisami poprzednio obowiązującymi.
Dobrze, ogłaszam 5 minut przerwy w celu uściślenia stanowiska. Proszę Państwa, proszę mnie zrozumieć, że ja mam sytuację bardzo trudną, bo ja muszę stać na straży statutu, bo później radni mi zarzucą, że uprawiam samowolę, jak jeden z radnych powiedział, że zachowuje jak święta krowa.
Państwo radni jeszcze chcą zabrać głos. Krótko i w tej sprawie. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie do Państwa, którzy prowadzą żłobki. Jeżeli załóżmy, że Rada przegłosuje i ograniczy te środki, które Państwo dostaniecie, co Wy zrobicie? Jako, ale momencik, co zrobicie Wy? Ale Pani pyta rodziców, czy... Nie, tych, którzy prowadzą te żłobki. Co Wy zrobicie? Czy zaciągniecie kredyt, żeby te straty sobie zbilansować? Czy może wolontariat zorganizujecie? Co zrobicie Wy? Dobrze, to ja się chętnie powiem. Trochę proszę pracy tutaj wysłać. A jeszcze, bo do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Proszę Państwa, my za chwileczkę w następnej uchwale będziemy głosować nad kredytem, ale nie na jakieś widzimisię rady i urzędu, tylko nad kredytem, który ma załatać dziurę oświatową w naszym budżecie. Jest 550 tysięcy na to, żeby ratować funkcjonowanie naszych publicznych szkół, naszej gminy. Jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby następną prywatną szkołę otworzyć w ramce, czy następne dwa przedszkola lub żłobki prywatne, my się możemy pożegnać z budżetem. Nie ma nas, proszę Państwa. Czy my będziemy szkoły? I proszę mi powiedzieć, którą szkołę mamy zamknąć? Rząd wskazał nam tak, podwyżki dla nauczycieli, które zostały wypłacone we wrześniu. Czy rząd się zapytał, że to jest miasto dzieci świata, czy kogoś to interesuje? Myśmy nauczycielom wypłacili, bo tak generuje ustawa, tak? Proszę mi powiedzieć, którą szkołę mamy zamknąć, której szkoły mamy nie dać podwyżek? Albo przedszkole. Albo przedszkole. Nie ma sprawy. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja przed głosowaniem chciałam wiedzieć, co Pan zrobi, żeby utrzymać? Czy Pana będzie interesowało to, że rodzice nie mają? Może tak. Może Pan weźmie kredyt i pomoże tym rodzicom. Jako przedstawiciel właśnie rzeczywiście. Zrobowanie odpowiedzi Pani Radna, też jako Radna, jak zna Pani budżet, doskonale Pani wie, że jeżeli w domu brakuje nam pieniędzy, to nie zatrzymujemy dzieci i nie wysyłamy ich do szkoły, tylko na przykład ograniczamy inwestycje. I myślę, że każdy z Państwa radnych teraz musi być w sobie. Być obowiązek. Nie, ale ja nie odnoszę się do kwestii subwencji oświatowej. Ja się odnoszę w tym momencie do kwestii inwestycji, które są zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. Powiedzieć, każdy z Państwa radnych, jaką kwotę wrzucił do tego budżetu, jakie zadania wrzucił do tego budżetu. Jeżeli Pani Radna, nie mamy w domu pieniędzy i musimy się posiłkować kredytem, to nie kupujemy nowego telewizora, ale nie oszczędzamy przede wszystkim na dzieciach, które mamy w domu, prawda? Mam czworo dzieci, proszę Pana. Wszystkie wychowałam. Wszystkie. Bez pomocy. Wszystkie. Byłam na wspaniałą grupę. Ciszej. Gratuluję Panu, a dla takiego zadania gratuluję. I więcej jakich zadań. Myślę, że gratuluję Panu. Dla dzieci. Proszę. Proszę Państwa. Proszę Państwa, położyliśmy Państwu na stole petycję Waszych wyborów. Nie wiedzieli, że bierzemy kredyt na oświatę. Tego nie wiedzieli. Rozmawiałam dzisiaj z rodzicami, którzy i zapytałam ich, dzwonili do mnie. I pytałam, a czy Państwo informowaliście ludzi, że my bierzemy za chwileczkę kredyt, żeby załatwić oświatę, ratować czy nie ratować? Ile Pani Rada zarabia? Bo mi na przykład za 600 zł miesięcznie, jeżeli wezmą mi żłobek, nie będę w stanie utrzymać mojej dlatego zapytałam, co zrobią ci, czy tych Państwa będzie interesowało, ile Pani zarabia. Tak. I nigdy mnie nie było stać na żłobek, bo budżetami lub i na to proszę, bez Państwo dwoje mają odpowiadać na prośbę Pani Radnej, więcej nikt. Rozumiem, Pani Radna na zasadzie, skoro ja tak miałam, niech nie też tak powiem. Nie, wcale nie uważam, nie. Nie. Proszę, ta dyskusja już do niczego nie doprowadzi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Niestety nie zaciągnę, bo moja historia kredytowa jest nadal niezakończona, bo mam aktualnie 4 kredyty, które nadal spłacam właśnie po to, że chciałam w tej pracy, bo ja po pierwsze to otworzyłam, chciałam zrobić żłobek, tak? Nie zrobiłam tego za pieniądze z Unii, za pieniądze z gminy, za moje pieniądze rękami moimi i mojego męża. Czy ktoś o to zapytał? Nie. Wszyscy tak mówią. Proszę Państwa.
koniec dyskusji. Ja Państwa doskonale rozumiem. Zabraliśmy przy okazji zabyte grabki. Zabyte grabki wpisane do rejestru zabytków. Chwała wam za to, dostaniecie nagrodę w jadospisie, jak to mówią. Ale żartuję, żartuję, ale... No, żartuję teraz, no bo co chcę rozładować atmosferę? Ja tylko zapytałam, co zrobicie? Czy co, zmieniecie interes, co zrobicie? A jeżeli będzie to będziemy musieli... Dobra, to się nie opłaca nic. Dobrze. Koniec, proszę Państwa. No to nie będzie podatku. Urząd zostanie podatku za winą interes i będziecie mieć tyle. Proszę Państwa, chciałem Państwu tak tylko na marginesie powiedzieć, że w wielu gminach nie domyka się budżet ze względu na brak pełnych subwencji, które od dłuższego czasu są ograniczane, ze względu na, no, na wiadomo, państwowe subwencje. W związku z tym w wielu gminach, z tego co mi znane jest, w trzech gminach województwa naszego będą zamknięte niektóre gminy zamknięte. Szkołę i przedszkole równolegle, żeby zamknąć budżet. My nie idziemy na, z Państwa naprawdę na ten, bo my chcemy przynajmniej zachować no, choć połowę pomocy dla Was. Czy sami wiecie, że wiele gmin, nawet w obrębie naszego tutaj mikroregionu, nie dopłaca w ogóle do żłobków. W ogóle. Są bogatsze gminy od nas i nie dopłacają. Więc my naprawdę chcemy po prostu być choćby twarzą w tym sensie, że nie zabieramy. Bo powiem wam szczerze, że jaki był pierwszy odruch, jak myślę, do żłobku nie dopłacamy. Taki był pierwszy odruch. Ale tak, na komisji taki był pierwszy odruch. I później, przepraszam bardzo, wtedy, kiedyśmy podejmowali, nie my, tylko poprzednia rada o przyznaniu dotacji do żłobków, nie było Malucha Plus, nie było 500 Plus, chwileczkę, nie było żadnych pomocy państwa dla przedszkoli, żłobków i tak dalej. To teraz my mamy, z czego my mamy to dać? Wszyscy ponosimy... Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie tej, którą odczytałem? A więc ustala sobie wysokość dotacji celowej na żłobek w kwocie 175 zł. Dwa, ustala się wysokość dotacji na przedmioty prowadzące dziecięce kluby 87,50 i kto jest za ustaleniem dotacji celowej 75 zł. Proszę Państwa, uzasadnienie Państwu odczytałem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 13 radnych. Za jest 7, przeciw 5, wstrzymało się 1. A więc wobec powyższego głosowania uchwała została przyjęta w tej formie, której przed chwilą odczytałem. Dziękuję. Przystępujemy do uchwalania następnej uchwały 101 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie mogę znaczy, się rozumiem, ale to nie jest bilansowane. Takie zachowanie na dwa dni przed i jeszcze takie podejście. Chodzi tylko i wyłącznie o podejście do nas.